Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Karolina Modry-Kamień. Poczekamy jeszcze chwilkę na większość uczestników i za chwilkę przejdziemy do początku naszego spotkania. Już tu powoli robi się nas coraz więcej. No to miło. Jeszcze może minutę. Dobrze, może ja już rozpocznę. Powoli Państwo jeszcze pewnie będziecie się wdzwaniać. Ale już widzę, że jest większość osób, które były zapisane. Tak, to ponownie nazywam się Karolina Modry-Kamień. Dzisiaj spotykamy się na właściwie jako ciąg dalszy naszych dyskusji na temat tego, co się dzieje aktualnie. Poprowadzi dzisiejsze spotkanie pani mecenas Agnieszka Stochlak-Gautier. I ja tylko... Dobry wszystkim. Ja tylko przekażę Państwu kilka uwag technicznych. Państwo niejako automatycznie na razie nie możecie zabierać głosu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do dyskusji, do rozmowy, bardzo bym prosiła, żeby na dole, jak poruszycie Państwo kursorem po ekranie, na dole powinien się Państwu wysunąć taki panel sterowania i tam jest między innymi taka rączka, którą należy kliknąć. Dokładnie tutaj Pani Monika właśnie to zrobiła. Żeby wówczas ja wiem, że Państwo chcecie zabrać głos i ja Państwu tego głosu udzielam. Jeszcze jest kolejna możliwość, mianowicie poprzez zadanie komunikację z nami na czacie, to również okienko czatu jest dostępne na dole ekranu. Jest jeszcze trzecia opcja, mianowicie Q&A. Jest to specjalne miejsce, gdzie czekamy na Państwa pytania. Te pytania będą docierały do Pani Agnieszki. One są również widoczne dla Państwa. Pani Agnieszka zapewne będzie chciała na nie odpowiedzieć już po prezentacji swojej głównej. Chyba, że... Nie, tak chyba byłoby najlepiej, że na... W pierwszej kolejności zaprezentujemy, jakie są przewidziane przez ustawę osłonową pomysły rządu dla przedsiębiorców, a potem możemy odpowiadać na pytania. Tak, więc proszę w trakcie, jak będą Państwo wchodzili do głowy różne pytania, proszę spokojnie je pisać na tym Q&A-u, zadawać je na Q&A-u. One nie znikają, są dla nas widoczne i również tutaj, gdybyście Państwo chcieli odpowiedź tylko do wiadomości prywatnej, również proszę to gdzieś zaznaczyć, bo jest taka możliwość, żeby Pani Agnieszka później Państwu odpowiedziała tylko do Państwa wiadomości. Jeśli chodzi o zabranie takiego głosu właśnie na żywo, to tą rączkę należy podnieść. Wtedy ja Państwu udzielam głosu. Jeszcze jedna sprawa, jak Państwo podniesiecie tę rękę, ja Państwu udzielę głosu, należy odblokować mikrofon swój, czyli ikona mikrofonu jest w lewym dolnym rogu. Tam trzeba będzie odkliknąć, żebyście Państwo byli słyszani. Żeby nie przedłużać, oddaję głos Pani Agnieszce. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Agnieszka Stochlak-Gautier. Ja jestem adwokatem, również adwokatem francuskim.
I od wielu, wielu lat nasza kancelaria zajmuje się prawem gospodarczym szeroko rozumianym tutaj w Polsce. W związku z tym, że większość naszych klientów jest przedsiębiorcami, siłą rzeczy jesteśmy na pierwszej linii, żeby pomóc im w momencie tak ciężkim, jakim jest w tej chwili epidemia koronawirusa. Jak wszyscy wiemy, państwo polskie, rząd przygotował 21 marca roboczy projekt ustawy, która ma wprowadzać szereg udogodnień dla przedsiębiorców w związku z sytuacją, jaka zaistniała w tej chwili. Ten projekt jest na razie, jest cały czas na etapie legislacyjnym, czyli de facto na razie trwają prace nad nim i najprawdopodobniej pakiet osłonowy będzie uchwalony nie wcześniej niż jutro, a być może nieco później. W tej chwili jednak możemy przedstawić najważniejsze rozwiązania prawne, które znalazły się w projekcie ustawy. Co do zasady, możemy sobie powiedzieć, że na dzień dzisiejszy projekt tej ustawy opiera się w zasadzie na trzech filarach, a mianowicie na odroczeniu płatności zobowiązań publiczno-prawnych bądź innych, na ochronie pracowników, z tym, że to jest takie dość szeroko rozumiane. Nie jest to taka ochrona wprost, są po prostu przewidziane narzędzia, które umożliwiają pewnego rodzaju elastyczność dla pracowników i dla pracodawców. Jak również trzecim takim ważnym filarem jest możliwość zachowania płynności finansowej. Ustawa ta reguluje również inne kwestie, które mają za cel ułatwienie prowadzenia działalności. Z tym, że od razu chciałabym powiedzieć, że większość rozwiązań są to rozwiązania, które można nazwać w cudzysłowie rozwiązaniami na przeczekanie. To znaczy, państwo nie oferuje, tak jak na przykład we Francji czy w innych krajach europejskich, bezpośredniej pomocy finansowej. Są to raczej rozwiązania, które mają na celu pomoc przedsiębiorcy w tym najtrudniejszym okresie, który jest związany tak naprawdę z zastojem, z przestojem ekonomii, który ma miejsce w tej chwili. I tak, w ustawie są przewidziane bardzo liczne odroczenia terminów płatności. Z tym, że od razu chciałabym jak gdyby zauważyć, że te odroczenia to nie oznaczają, że płatności są w jakikolwiek sposób anulowane. Większość naszych klientów było najbardziej zainteresowane odroczeniem bądź zniesieniem płatności związanych z podatkiem VAT. Dlaczego? Dlatego, że podatek VAT musimy i tak zapłacić niezależnie od tego, czy zapłata za fakturę przyjdzie, czy nie. Niestety, póki co w tej ustawie nie ma tego typu rozwiązań. Na dzień dzisiejszy w ustawie jest przewidziana możliwość przesunięcia bądź odroczenia składek ZUS-u i to na okres 3 miesięcy. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń za marzec i kwiecień do czerwca 2020 roku. Uwaga, jeśli chodzi o PIT-4,
To jest dość ważne uregulowanie, dlatego że PIT-4, czyli te zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, to jest również odpowiedzialność karna osób zarządzających spółkami, więc to jest dość ważne uregulowanie. Następnie ustawa przewiduje przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec-maj 2020 do lipca 2020 roku, w momencie kiedy te przychody będą niższe o co najmniej 50% otrzymywanego wynagrodzenia w okresie 2019 roku. I od razu musimy sobie powiedzieć, że większość zwolnień jest uzależnione od wykazania, że te przychody są niższe niż w porównywalnym, niż w tym samym okresie w 2019 roku. Poza tym mamy też możliwość skorzystania z przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, jak również z opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 roku. Z tym, że od razu zaznaczę, że w zasadzie większość tych praw przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w zasadzie jest już opłacone i to nie są takie bardzo wysokie, w większości przypadków oczywiście, to nie są bardzo wysokie kwoty. Następnym uregulowaniem jest możliwość udzielenia ze środków funduszy pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę w wysokości 5000 zł. Ta pożyczka będzie na okres 12 miesięcy z tym, że pierwsza rata będzie płatna po 3 miesiącach karencji. Ustawa przewiduje również możliwość umorzenia tej pożyczki w momencie, kiedy przedsiębiorca nie zmniejszy ilości osób zatrudnionych. Oprocentowanie tej pożyczki jest bardzo niskie, z tym, że, no tak jak mówię, kwota również nie jest wysoka. Następnym udogodnieniem jest możliwość zniesienia czasowe opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich. Co to oznacza? Przepraszam. Tak? Pojawiło się jedno pytanie, może warto to tak na bieżąco jednak skomentować. Tak? Pani Dorota zadała pytanie, czy dobrze rozumiem, że dla mikroprzedsiębiorców płatność za ZUS jest zniesiona, co oznacza... Tak, ale to tak. Dla mikroprzedsiębiorców, ja dalej to omówię, bo na razie mówię jak gdyby o odroczeniach terminów płatności. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli możliwość wystąpienia o zniesienie tych opłaty ZUS-owskich na 3 miesiące. Dobrze, to już nie przeszkadzam, dziękuję. Proszę. I teraz opłata prolongacyjna jest to obowiązek, to jest tak naprawdę opłata za rozłożenie płatności na raty. Ta opłata jest, to znaczy ona jest porównywalna tak naprawdę do wysokości odsetek, które normalnie przedsiębiorca powinien uiścić za okres, na jaki są rozłożona płatność w ratach. I teraz tak, właśnie to jest odpowiedź na pytanie przed chwilą zadane. Projekt ustawy przewiduje możliwość odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek za miesiące od marca do grudnia. Sekundkę. O, dobrze.
Jako mały podatnik w ustawie VAT-owskiej jest to przedsiębiorca, którego obroty nie przekroczyły 1 200 000 euro. I to czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji. Aha, następne i tak, to jest również odstąpienie. To daje jak gdyby chwilę oddechu do końca przyszłego roku. Nie musimy płacić zaliczek na poczet podatek dochodowy. Kolejnym zwolnieniem, które również będziemy mieli potencjalnie na przyszłość w momencie, kiedy ustawa zostanie uchwalona, to jest przeniesienie straty, którą moglibyśmy w jakikolwiek sposób podciągnąć pod zaistnienie epidemii koronawirusa. Ta strata mogła będzie być odliczona od dochodu uzyskanego w 2019 roku w momencie, i uwaga, kiedy te przychody będą niższe o co najmniej 50% w porównaniu do roku 2019. I tutaj trzeba od razu zauważyć, że jest to zapis, który jest wybitnie uznaniowym zapisem. Następnie mamy rozwiązania dotyczące czynszów i opłat związanych z nieruchomościami. Jest to dla większości przedsiębiorców dochody, to znaczy zobowiązania związane z wynajmem lokalu stanowią jeden z największych wydatków w comiesięcznych działalnościach. Mamy dodatkowy problem dla najemców lokali, którzy są najemcami w dużych centrach handlowych, bo jak wiemy, od w zasadzie 2 tygodni najemcy nie mogą prowadzić działalności w galeriach handlowych. I w tym momencie istnieje możliwość, to znaczy jest zapis w ustawie, który przewiduje obniżenie o 90% czynszu za okres, kiedy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie, w galerii handlowej. Jest to takie rozwiązanie, które jest bardzo dobre, niemniej jednak często jest zawarte w umowach handlowych, w umowach zawartych z wynajmującym, rozwiązanie bardziej korzystne. I w tym momencie to rozwiązanie, które jest zawarte, które jest korzystniejsze, może wybrać najemca. Następnym ważnym zapisem wynikającym z ustawy jest uproszczenie umarzania bądź odraczania czynszów, które należne są osobom, organom publicznym. I tu chodzi o wszystkie na przykład ZGN-y w Warszawie bądź agencje nieruchomości wojskowych i tak dalej. Tutaj ta ustawa przewiduje, że każdy z tych organów ma możliwość odroczenia bądź umorzenia przedsiębiorcom jakiejś części czynszu za najem. Z tym, że znowu od razu trzeba sobie powiedzieć, że po raz kolejny w tej ustawie jest to tylko i wyłącznie możliwość, a nie odgórne założenie, że takie umorzenie czy odroczenie nastąpi. Powoduje to, że organy publiczne mają możliwość umorzenia, ale nie mają obowiązku zrobienia tego. Następnym przepisem, również dotyczącym nieruchomości i również uznaniowym, jest wprowadzenie przepisów, które umożliwiają gminom wprowadzenie zwolnienia podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców. I uwaga, ci przedsiębiorcy są zdefiniowani jako grupa,
której płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii koronawirusa. Oznacza to po raz kolejny, że tak naprawdę gmina będzie mogła dokonać takiego umorzenia bądź zwolnienia, jeżeli uzna, że dany przedsiębiorca należy do tej grupy. I tutaj po raz kolejny najprawdopodobniej zderzy się z jednej strony interes przedsiębiorców, a z drugiej strony interes organów gminnych, samorządowych, no, które również będą musiały w jakiś tam sposób zrezygnować z części własnych dochodów. No i po raz kolejny jesteśmy w sytuacji takiej, że jest to możliwość absolutnie uznaniowa. Gminy również na drodze zarządzeń będą miały możliwość przesunięcia terminów płatności, które są płatne w maju, w kwietniu, w maju i w czerwcu 2020 roku, ale uwaga, nie później niż do 30 września. Czyli jest to znowu przesunięcie pewnych terminów, a nie terminów płatności, a jest to odroczenie, a nie umorzenie tej opłaty. I po raz kolejny chciałabym właśnie podkreślić, że jest to przepis absolutnie uznaniowy i jest to przepis, który daje tylko i wyłącznie możliwość przesunięcia takiej opłaty, a nie narzuca odroczenie jej bądź zniesienie. I teraz tak, mamy właśnie prawdziwą pomoc dla mikroprzedsiębiorców, a mianowicie osób, które zatrudniają poniżej 9 osób i nie mają obrotów wyższych niż 1 200 000 euro. Jest to odstąpienie od opłacania zaliczek w formie uproszczonej. Mamy też możliwość, żeby podatek PIT i CIT, czyli PIT dla działalności gospodarczych, CIT dla spółek, żeby te opłaty były odroczone znowu do końca roku. Z tym, że w tym momencie będziemy musieli wykazać w przyszłym roku, że obroty spadły o 50%, to jest bardzo dużo w porównaniu do roku 2019. No i to będzie trzeba wykazać, żeby mieć możliwość skorzystania z tej osłony. Tak, jeśli chodzi o branżę turystyczną. Branża turystyczna i branża gastronomiczna to są dwie branże, które są w tej chwili najbardziej narażone na straty i to na straty natychmiast. Te dwie branże de facto mają możliwość tylko i wyłącznie o przesunięcie z 30 do 180 dni od momentu powiadomienia o odstąpieniu od organizacji imprezy bądź zrezygnowania osoby uczestników w udziale w tej imprezie, mają 180 dni na zwrot pieniędzy, czyli zamiast 30 dni ten zwrot jest przesunięty do pół roku. I drugą taką możliwością jest zastąpienie zwrotu gotówki przez wydanie voucherów też w zamian za rezygnację. Więc ta pomoc dla branży turystycznej i dla branży gastronomicznej nie jest specjalnie duża. Jeśli chodzi o pracowników, nowa ustawa przewiduje,
że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego bądź stanu epidemii, i uwaga, na dzień dzisiejszy ani stan zagrożenia w Polsce. Jeżeli by ten stan zagrożenia bądź stan epidemii został ogłoszony, to pracodawca może zmienić system bądź rozkład pracy pracowników w taki sposób, że zapewni ciągłość funkcjonowania. Pani Dorota, tak? Tak, pani Dorota, proszę sobie włączyć mikrofon, lewy dolny róg. Poszliśmy już dosyć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani Dorota. Daleko, natomiast mówiąc szczerze, nie do końca zrozumiałam ten zapis dotyczący odliczania podatku w roku 2020, tak? Ponieważ my już się rozliczyliśmy za rok 2019. Więc jak mielibyśmy w roku za rok 2019 odliczać sobie z 2020? To znaczy, nie bardzo zrozumiałam państwo, ten zapis. Czy państwa firma miała stratę? W tym roku nie. W 2019? Nie mieliśmy. Bo ten zapis dotyczy tylko i wyłącznie firm, które mają stratę. Jeżeli spółka odnotowuje stratę, to ta strata może być rozliczona w 2021 roku, jak gdyby zostać wyrównana za zysk, który byłby w 2020 roku. Ale ona zawsze może być wyrównana. Jeżeli chodzi o, od razu pani powiem, że na dzień dzisiejszy nie ma przepisów wykonawczych, które by wyjaśniały, jak dokładnie księgi miałyby być rozliczane. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę rok bilansowy nie zostały zmienione w żaden sposób zapisy ustawy o rachunkowości, które pozwalałyby na tego typu rozliczenie na przestrzeni 2 lat. Takie zapisy nie zostały jeszcze zmodyfikowane. Wydaje mi się, że w perspektywie czasowej chciałby, ale to jest moje przypuszczenie, doprowadzić do zmiany ustawy o rachunkowości pozwalającej w wyjątkowym przypadku, jaki nastąpił w tym roku, rozliczenie 2-letnie straty. Rozumiem. Dla mnie to jest troszkę zaskakujący przepis, mówiąc szczerze, dlatego że można stratę rozliczać z ubiegłych lat przez 5 kolejnych lat, jeżeli firma osiąga dochód. To znaczy, pani Doroto, ja nie widzę różnicy między tym, co było. To znaczy, wie pani co, z punktu widzenia czysto technicznego, to jest martwy zapis, tak naprawdę. To znaczy, to jest taki zapis, który nic nie wnosi według mnie, dlatego że nawet jeżeli Państwo w 2015 roku będzie strata w 2020 roku, to Państwo tak naprawdę mają obowiązek odprowadzić już podatek CIT. Więc to jest takie coś, co ładnie wygląda w zapisie, ale nie ma, od razu mówię, nie ma żadnych przepisów wykonawczych w tym zakresie. W związku z tym zapis jest martwy zapis. On nic nie daje, na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy nic nie daje, nic. No właśnie tak mi się wydaje, że tutaj jest bardzo dużo takich fajnych zapisów, wydaje się, że ich jest dużo, ale jak popatrzymy z punktu widzenia prowadzenia działalności, to nam poza ewentualnie, ja mówię o mikroprzedsiębiorstwie, poza tak. ewentualnym 3-miesięcznym odstąpieniem od ZUS-u, to właściwie ja nic dla siebie tutaj swoje To znaczy, nie pani Doroto, powiem pani tak, u nas w kancelarii mamy osoby, które są specjalistami od prawa pracy, są podatkowcy i są osoby, które prowadzą bezpośrednio, znaczy no, prawem gospodarczym się zajmują. Żadna z nas, żadna z tych specjalistów nie znalazła żadnego przepisu, który de facto
w jakikolwiek sposób ułatwiałby realnie przedsiębiorcy przejście przez ten trudny okres. Dlatego, że jak Pani pewnie zauważyła dotychczas, wszystkie przepisy wymagają udowodnienia, że państwo ponoszą stratę. 3 tygodnie większość przedsiębiorstw w zasadzie pracuje na bardzo, bardzo zmniejszonych obrotach. Pracownicy no, pracują w sposób taki, jak mogą. I nikt nie musi udowadniać, że jest olbrzymie spowolnienie gospodarcze. Żeby na dzień dzisiejszy wystąpić o przeniesienie płatności, mówię o umorzeniu, ja mówię tylko o odroczeniu. Czyli jeżeli ja dzisiaj odraczam, to znaczy, że ja za 2-3 miesiące i tak będę musiała to zapłacić. No tak, ale z tego, co Pani też powiedziała, to opłata ta prolongacyjna jest w wysokości mniej więcej odsetek, które i tak bym zapłaciła, więc jaki jest sens? Tylko biurokracja niepotrzebna i ja tracę czas jeszcze na napisanie jakiegoś pisma. Powiem Pani tak, jaki jest sens? Sens jest dla niektórych branży, znaczy tak, są pewne branże, które nic nie zyskają na odroczeniu. Takie branże jak gastronomia, czyli na przykład duże restauracje czy kina, no one nic nie zyskają tak naprawdę, no bo ludzie za 3 tygodnie załóżmy, zakładam, że wygaśnie epidemia, wszystko wróci do normy, za 3 tygodnie ludzie nie pójdą razy tyle posiłków, prawda? No ludzie też nie pójdą do kina i nie obejrzą 3 razy 3 filmów, które nie obejrzały w ciągu 3 ostatnich tygodni. Ale są niektóre branże, które być może nadrobią. I dla tych osób te niepłacenie tych przez te 3 miesiące może doprowadzić do tego, że one będą miały jakiś lekki oddech. Nie, nie, ja nie kwestionuję tego, że można nie płacić, tylko tyle, że jeżeli opłata prolongacyjna wynosi tyle, co odsetki karne, to ja mogę po prostu przez te 3 miesiące nie płacić i później im to zapłacić. To jeszcze znaczy, poprosić Pani o doświadczenia, z doświadczenia wiem, bo my zajmowaliśmy się bardzo, znaczy mamy bardzo dużo wniosków o pomoc de minimis, które pomagamy robić od tak naprawdę 2015-16 roku. De facto rozpatrzenie takiego wniosku o pomoc de minimis, a ja przypuszczam, że tutaj to będzie bardzo podobnie, zajmuje mniej więcej właśnie te 3 miesiące. Czyli tak naprawdę, czy Państwo zapłacą dzisiaj, czy Państwo nie zapłacą, no to ta, nawet ta opłata prolongacyjna jest odroczona, no to nie wiem, czy ona tak naprawdę cokolwiek Państwu daje. Jeżeli przedsiębiorca ma RPK finansowy, który pozwala jak gdyby przez te 3 miesiące mimo wszystko normalnie funkcjonować, to lepiej jest zapłacić od razu, bo to i tak nic nie da. Jeżeli są sytuacje takie, że no po prostu przedsiębiorcy nie mają możliwości kontynuowania przez 3 miesiące, a wiedzą, że potem im ruszy to, no załóżmy tak jak osoby sprzedające w galeriach handlowych, wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że jak ludzie wyjdą z tych domów, no to też pójdą na zakupy i w ramach, że tak powiem, odgięcia sobie wydadzą jakieś tam pieniądze, prawda? No pod warunkiem, że bardzo dużo osób nie straci pracy. Prawda, że bardzo dużo osób nie straci pracy, albo że jednak ta chwila, ten czas niepewności nie będzie się przedłużał i wtedy będziemy mieli większą skłonność jednak do oszczędzania, nie do wydawania, tak jak mieliśmy do tej pory. Więc ja myślę, że znaczy, trudno jest ocenić, jak to będzie wyglądało. Prawdą jest, że na dzień dzisiejszy większość przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy, mówią wprost, że wolą zwolnić osoby, niż pozostawać z ryzykiem, że, no, że jednak będzie duże, że wpędzą się w jakiś sposób w zadłużenie. I to niestety
zwolnienia grupowe, nawet jeżeli to nie będą zwolnienia grupowe, w sytuacji ekonomicznej kraju. To musimy sobie jasno powiedzieć. No. A brak pewności no, nie zachęca na pewno do rozruszania koniunktury w ten sposób, że ludzie będą wydawać. To reprezentuję też jest jakiś bardzo odkrywki. Tak, ja reprezentuję branżę rekrutacyjną i no. U nas też wszystko praktycznie staje. Nawet te projekty, które realizujemy, część klientów zdecydowała się zawiesić. I też już widzieliśmy nawet z tego badania, które Izba Francuska zrobiła, tak, że o 45% firm mówi o tym, że nie będzie jednak zatrudniała, więc tutaj rzeczywiście ta sytuacja może być dosyć trudna i nie ukrywam, że ja oczekiwałam, że tutaj będzie jakoś więcej takich propozycji, bo mówiło się o tym na przykład, że skrócenie będzie tego okresu zwrotu VAT-u z 90 na 15 dni, albo mówiło się o tym, że będzie 40% dopłaty do pracowników, którzy są na payrollu i ja tego wszystkiego tu nie widzę. To znaczy powiem Pani tak, że większość osób, z którymi rozmawiałam, oczekiwały, że ustawodawca na ten okres ciężki, który no, my przewidujemy, oni mówią, że mi się wydaje, że realnie trzeba przewidzieć, że ciężki okres będzie trwał mistycznie w ciągu najbliższych 2-3 tygodni ta epidemia, której nie ogłoszono nadal. Proszę pamiętać, że nadal my nie mamy stanu epidemii. Ale że załóżmy, że ten okres wygaśnie w jakiś tam sposób. To mimo wszystko, żeby odbudować płynność, żeby odbudować te projekty, które zostały zawieszone, bądź zniknęły, no to trzeba będzie więcej niż 6 miesięcy. Taka jest prawda. Druga rzecz jest taka, że osoby, które stracą dziś pracę, niekoniecznie ją momentalnie odzyskają. A jeżeli ją odzyskają, to najprawdopodobniej będzie to też, będą też dużo mniej korzystne te pensje niż to, co jest w tej chwili, bo do tej pory byliśmy w sytuacji, gdzie to jednak pracownik miał lepszą sytuację niż pracodawca. Wydaje mi się, że teraz po tej epidemii troszeczkę to się zmieni. A poza tym tak wracając do tego, co powiedziałam, że generalnie oczekiwania przedsiębiorców były głównie skierowane ku temu, żeby VAT był odroczony. Żeby przynajmniej odroczyć płatność VAT-u do momentu, kiedy ściągniemy faktury. A pytanie co ze split paymentem, bo to też był jeden z postulatów, żeby nie ma nic, jakby, nie zmieniło no się. No właśnie, bo chociaż jakby uaktywnić te pieniądze, które w tej chwili są na VAT-ie zamrożone, prawda? Jeżeli tego nie ma, to tak naprawdę ten pakiet... Nie ma, ja nie mówię, ma, nie ma, co więcej... Nic to nie daje. To znaczy, powiem Pani, co więcej, w żadnym z projektów, które były, znaczy, bo my teraz już mówimy o projekcie ustawy, który trafił do Sejmu, ale były przedtem różne projekty, w żadnym z projektów nie został w jakikolwiek sposób split payment ruszony. Tak samo jak w żadnym momencie płatność VAT-u za nieściągnięte faktury nie została nawet w żaden sposób wdrożona. Więc no to tutaj to tak naprawdę jest finansowanie Skarbu Państwa z przedsiębiorców. No taka jest prawda. Czyli rozumiem, że tych 40% dopłaty do payrollu, który też był gdzieś ogłaszany wcześniej, też nie będzie, tak? Na razie nie ma. Na razie tego nie ma. Ta ustawa nie została uchwalona. Ona jeszcze musi przejść przez Senat i wrócić do Sejmu. Proszę też zwrócić uwagę, że została wprowadzona jak gdyby taki rodzaj, znaczy ja nie. W każdym razie w tej chwili została wprowadzona kwestia wyborów.
do specustawy. Siłą rzeczy jak gdyby odwracamy uwagę ludzi od tego, że w tej ustawie de facto jest minimalna, jest zawarta naprawdę minimalna albo żadna pomoc państwa dla przedsiębiorców. Ludzie skupiają się jak gdyby na czymś innym, co dla gospodarki ma też duże znaczenie, ale dla przedsiębiorców, dla osób, no, które mają poniżej tak naprawdę tego 1 200 000 obrotów, no to jest ważne, ale to jest jak gdyby w tym momencie drugoplanowe, dlatego że my musimy się zająć przede wszystkim własnym przedsiębiorcem. Oczekujemy jakiejś pomocy, oczekujemy jakiegoś wsparcia. Ta ustawa przewiduje narzędzia, przewiduje raczej pośrednio, a nie jakąś realną pomoc. I teraz przejdziemy do znowu narzędzi, jak gdyby, które być może w jakimś zakresie panią Dorotę będą interesowały. Dlatego, że została wprowadzona możliwość wydłużenia terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych i przedłużenie kart pobytowych w ramach ruchu bezdewizowego, o ile one oczywiście wypadną w tym okresie trwania koronawirusa. Z automatu zostaną wydłużone okresy ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemca, jak również tych decyzji pozwalających na przedłużenie zezwolenia na pracę. Od dnia ogłoszenia stanu epidemii i następujących po nim 30 dni. Na dzień dzisiejszy, znowu podkreślam, stan epidemii nie został ogłoszony. Na dzień dzisiejszy, ja nie wiem, może to nastąpić w każdym momencie, ale na dzień dzisiejszy my jeszcze tego nie mamy. I mamy również wydłużenie różnych terminów, które wynikają z ustawy o usługach na rynku pracy i instrumentów. Ale tutaj jest tych terminów jest tak dużo, że no po prostu trzeba wejść w tą ustawę i zobaczyć, co konkretnie którą osobę interesuje. Więc tutaj już z uwagi na fakt, że jest to taka dość ogólna prezentacja, to tutaj jak gdyby tutaj nie wchodziliśmy w szczegóły tych terminów. Dla pracodawców mamy dofinansowania. Dofinansowanie dla pracodawcy może zostać wyasygnowane z funduszu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia w momencie, kiedy pracodawca wprowadzi przestój ekonomiczny. Z tym, że uwaga, znowu wchodzimy w dość trudną papierologię, dlatego że trzeba będzie wykazać księgowo, że w porównywalnym okresie roku 2019 te obroty zostały zmniejszone o przynajmniej 15%, bądź nie mniej niż 25% obrotów w okresie od stycznia 2020 roku do porównywalnego miesiąca 2019 roku. I te środki mogą być przeznaczone na opłacenie ZUS-u tak naprawdę. Więc tutaj tak naprawdę w pierwszej kolejności trzeba będzie sporządzić przy pomocy no zwykle księgowych zestawienia, jakie obrotów, które były w 2019 roku, w porównywalnym okresie do 2020 roku,
I proszę pamiętać, że my mamy pewnego rodzaju przesunięcia też, dlatego że część faktur za marzec, za usługi w lutym zostały wystawione w marcu, bo taka jest specyfika rynku w Polsce. Czyli de facto w marcu już nie ma tak jak gdyby obrotów, nie ma przychodu. Niemniej jednak poprzez wystawienie faktur lutowych w marcu, tak naprawdę to będzie można zastosować dopiero w kwietniu, w maju. Czyli już mamy tak naprawdę przynajmniej dwumiesięczne opóźnienie w możliwości wystąpienia o to dofinansowanie. Bo de facto pierwszym miesiącem, w którym odnotujemy realny spadek obrotów, to będzie kwiecień. Czyli żeby zrobić to na koniec kwietnia, będziemy mogli tak naprawdę zacząć przygotowanie papierologii nie wcześniej niż w maju. Więc mamy 2 miesiące do tyłu, lekko licząc. Możemy też wystąpić, to znaczy pracodawcy mogą również, i mówimy teraz o mikroprzedsiębiorcach, możemy wystąpić do starosty o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Musi być wykazany przestój ekonomiczny. I znowu mamy tutaj, że tak powiem, pracę dla księgowych, a mianowicie musi być to wykazane, że przychód spada o 15% w stosunku do do poprzedniego miesiąca akurat. Z tym, że przychód w ogóle generalnie w poprzednim miesiącu był nie niższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli to około 6 tysięcy. 6-7 tysięcy, no to wszystko, znaczy no trzeba byłoby to przeliczyć, ale to jest 6-7 tysięcy. I to samo będzie dotyczyło osób, które są na karcie podatkowej. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność, te osoby będą mogły wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości mniej więcej 2000 zł, tutaj w dużym uproszczeniu. O ile osoba, która w cudzysłowie je zatrudnia, nie wystąpi o podobne dofinansowanie. Trzeba będzie oczywiście znowu wykazać, że nastąpiło w prowadzeniu działalności gospodarczej i ten przestój musi być przynajmniej 30-dniowy. Czyli znowu mamy przesunięcie o co najmniej 2 miesiące, dlatego że jeżeli faktura będzie wystawiona w marcu, czyli kolejna powinna być wystawiona w końcu kwietnia i dopiero będziemy mogli wystąpić o to świadczenie dopiero w początkach maja, czyli po 30 dniach. To świadczenie będzie oczywiście przysługiwało osobom prowadzącym działalność, o ile nie została ta działalność zawieszona. Bo jeżeli zawieszamy tą działalność, oczywiście w tym momencie nie płacimy składek ZUS-owskich. W związku z tym tu chodzi o przestój, a nie zawieszenie działalności jako takiej. Jeżeli jest pewien wentyl bezpieczeństwa, to znaczy jeżeli osoby zawiesiły działalność po 1 lutego, będą w wyjątkowych przypadkach mogły mieć prawo do tego świadczenia. Z tym, że tutaj to od razu mówię, to jest absolutnie niejasne, jak będą te osoby traktowane. Tutaj nie ma jasności w tym zakresie.
I tak, kolejnymi osobami, które w jakiś sposób prawdopodobnie są zainteresowane, są osoby, które nie są, które pracują, ale są zatrudnione nie na umowach o pracę, a na umowach cywilnoprawnych. I jeżeli osoba zawarła umowę cywilnoprawną, ta osoba będzie mogła wystąpić o świadczenie na podobnych warunkach jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. I będzie jej przysługiwało, to znaczy będzie miała te same jak gdyby prawa jak osoba zatrudniona na umowie o pracę, z tym, że warunkiem jest, że umowa musi być w wysokości przynajmniej połowy minimalnej krajowej, wynikającej z ustawy o minimalnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w umowach o pracę. I osoba, która wykonuje umowę zlecenia, nie przysługuje to świadczenie, jeżeli otrzymał wypłatę mimo wszystko od swojego, w cudzysłowie, pracodawcy, czyli zleceniodawcy. I to również dotyczy osób, które są zatrudnione w fundacjach bądź stowarzyszeniach. I tak, pracodawcy będą mogli się starać o część, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników od danego przedsiębiorcy, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki. Będzie przynajmniej 30% wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. To jest tak sformułowane, że na dzień dzisiejszy, to znaczy tak, jeżeli chcielibyśmy w sposób prosty powiedzieć, że państwo pomoże, dofinansuje koszty wynagrodzeń pracowników, to by zostało napisane, że w przypadku, kiedy spadek obrotów będzie o 30%, pracodawca dostanie 800 zł dla każdego pracownika bez udokumentowania tego, tamtego, dziesiątego. Tutaj tak naprawdę nie mamy rozporządzeń, które będą nam mówiły, w jaki sposób mamy wykazać ten spadek obrotów. Nie wiemy, na dzień dzisiejszy nie ma takich rozporządzeń, nie ma tego w ustawie, nie ma projektów. Zwykle przy tego typu ustawach są zawsze załączone projekty rozporządzeń. Projekty rozporządzeń wdrażających w życie tego typu uregulowania. W przypadku tej specustawy, pomimo faktu, że ona była przygotowywana dość szybko, nie ma rozporządzeń. Nie wiemy, naprawdę nie wiemy i nawet nie możemy za bardzo przypuszczać ani dywagować, jak to będzie obliczane. Nie wiemy. Na przykładzie pomocy de minimis realizowanych dotychczas wiemy, że tej papierologii jest bardzo, bardzo dużo i może być tak, że przygotowanie wniosków przy mniejszych przedsiębiorcach będzie stosunkowo drogie, jeśli chodzi o prace księgowych tak naprawdę. I następne, to znaczy mamy tutaj do wyboru tak naprawdę trzy różne możliwości. Albo 50% wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzeń. Jeśli chodzi o wnioski, znaczy generalnie, o może, bo tutaj Państwo będą mieli, jaką prezentację mogę udostępnić. Te bariery są tutaj jak gdyby wskazane. Generalnie im większy spadek obrotów, tym dofinansowanie może być większe. Ale uwaga, cały czas nie wiemy, na jakiej bazie, to znaczy jaka jest wyjściowa, jaki jest fundament, jaka jest baza do obliczania tego. W związku z tym jest
ustawa zawiera tą możliwość, ale ta możliwość jest absolutnie niedoprecyzowana. I ta pomoc może być przyznana. Znowu, jest to przepis absolutnie uznaniowy. Nie jest to coś, co wynika bezpośrednio z tekstu prawa, tylko jest to znowu uznaniówka. I to też jest problematyczne. Pani Agnieszko, czy pani Monika może teraz zabrać głos, bo ma na pewno kilka pytań. Tak, 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 proszę bardzo. Dobrze, już pani Moniko, proszę sobie odblokować. Dzień dobry pani Moniko. Lewy dolny róg, jest ikonka mikrofonu, którą trzeba kliknąć. O. Nie słuchać? Tak, dzień dobry. Tak, tak, dzień dobry pani Monika, Agnieszka Gauthier. Dzień dobry pani Agnieszko, ja tak na bieżąco. Mam takie pytanie, bo gdzieś czytałam, interesując się tym tematem, że tam ma być dużo obostrzeń dla pracodawców. To znaczy, jeśli nie zapłaciłeś VAT-u, jeśli nie zapłaciłeś ZUS-u w ubiegłym roku w marcu, to te zwolnienia nie będą ci przysługiwały. Jeśli jeszcze tam były jakieś inne obostrzenia, natomiast to było w jakiejś tam wersji poprzedniej. Czy trafiła pani na to, że takie rzeczy... To znaczy, właśnie pani Moniko, to jest to, co ja mówiłam przed chwilą. Okay. Zwykle do tego typu ustaw są załączane projekty rozporządzeń. Sejm oczywiście nie przyjmuje projektów rozporządzeń, bo to wydaje poszczególne ministerstwo, ale przynajmniej te rozporządzenia dają wskazówkę posłom, czy komisjom przygotowującym projekty, wskazania, jak w praktyce dany zapis będzie stosowany. Do tej ustawy, która jest bardzo ważną ustawą, nie ma żadnych projektów rozporządzeń. Ja mogę tylko i wyłącznie przypuszczać, że będzie to robione na wzór dofinansowań czy pomocy de minimis. Bo to są rzeczy, które są jak gdyby, to nie jest to samo oczywiście, ale to jest bardzo podobne. No i niestety warunki, żeby utrzymać czy otrzymać w ogóle pomoc de minimis, czy jakiekolwiek dofinansowanie w tej chwili ze Skarbu Państwa, są zawodowe. Na dzień dzisiejszy nie ma, w ustawie nie ma zapisanych, że osoba, która nie zalega z płatnościami ZUS-u, nie zalega z podatkami, nie otrzyma tej pomocy. Jest oczywiste, że osoby, które w normalnych warunkach działalności gospodarczej miały problemy, są osobami najbardziej narażonymi i najbardziej potrzebującymi wsparcia. Wydaje mi się, że byłoby dość nielogiczne, żeby stosować te kryteria w stosunku, znaczy tutaj jeśli chodzi o zastosowanie tych pomocy dofinansowań, ale nie wiem. Wiadomo jest, że osoby, które do tej pory miały problemy, no będą w pierwszej kolejności narażone, prawda, na brak płynności. Tak, tutaj co do zasady, wydawałoby się, że specustawa jest po to, żeby pomóc tym osobom, które będą miały trudny okres do przejścia. A jak to będzie praktycznie, trudno mi jest powiedzieć. To ja mam, jak korzystając, że jestem przy głosie, tak. czy myślała czy pani o tym, czy sprawdzała pani, jeśli będzie taka sytuacja, a może taka być, że jednak nasz szanowny rząd zdecyduje się prowadzić stan wyjątkowy, to czy z tego powodu, że ten stan już nie będzie stanem epidemiologicznym, tylko tym wyjątkowym, tam słyszałam tylko, że są jakieś odszkodowania, jakieś różne inne przywileje. To znaczy stan wyjątkowy byłby dużo bardziej korzystny dla przedsiębiorców. Nie stan epidemii, tylko stan wyjątkowy. W momencie, kiedy byłby wprowadzony stan wyjątkowy, wiele kwestii zostałoby uregulowanych z automatu. To znaczy płatności byłyby częściowo poumarzane, byłaby tak zwana siła wyższa, vis maior. Z tym, że oczywiście
oczywiście no nie byłoby dofinansowań, raczej byłyby z automatu luźniej powinny być traktowane kwestie nieregulowania na czas należności, należności dla Skarbu Państwa i ZUS-owskich. Na pewno kwestie odroczenia wykonania umów byłyby z automatu łatwiej rozwiązywalne, no bo to jest coś takiego, co jest jak gdyby kodeksowo przewidziane. Tak. Ale na dzień dzisiejszy, no to znaczy no, trudno jest wyrokować, wie Pani, to jest już naprawdę z fusów i to skawy rozpuszczalne. No. Absolutnie nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Nie sądzę, że, nie, ale ja nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest przewidywany stan wyjątkowy, ale no to... Tak naprawdę to dużo też zależy od rozwoju sytuacji. No tak. Jeśli zdecydują się nie przeprowadzać wyborów, to wtedy pewnie będą musieli wprowadzić stan. To znaczy, wie Pani co, wybory w ogóle jako takie nie mogą być przeprowadzane w czasie stanu wyjątkowego. No właśnie, dlatego go będą musieli wprowadzić, jeśli się zdecydują na... No nie wiadomo, czy... bo znaczy, wie Pani, tutaj to też jest takie, już wchodzimy trochę w politykę i to chyba niekoniecznie, ale no wydaje mi się, że im dłużej jest stan taki, jak jest, no to stanie się oczywiście recesja. No tak. Jak nastąpi recesja, no to może być tak, że niezadowolenie społeczne będzie większe. No właśnie. Więc nie jestem przekonana, że ten stan wojenny, o Jezus, przepraszam, wyjątkowy zostanie szybko wprowadzony. Nie sądzę. Ale nie wiem, to tak jak mówię, to jest wróżenie, to już jest ezoteryka. No oczywiście, to jest sprawa polityczna, a nie... Tak, no to znaczy dla przedsiębiorców stan wyjątkowy w zakresie realizowania, w zakresie cywilnym, o tak bym powiedziała, tych relacji między przedsiębiorcami w pewnym zakresie by pewne rzeczy ułatwiał. Mhm. Dobrze, dziękuję Pani Moniko. Proponuję też kontynuować, bo mamy jeszcze około 20 minut. Dobrze, to ja już jadę dalej. Tutaj mamy dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzeń objętego przestojem ekonomicznym z zasobów funduszu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli to jest tak mniej więcej 800 zł netto. I to dofinansowanie będzie oczywiście proporcjonalne do obniżenia. To znaczy, jeżeli ktoś pracował na 3/4 etatu, no to obniżenie będzie proporcjonalne tak naprawdę do realnego obniżenia. Z tym, że znowu mamy tutaj te kryteria obrotowe i w momencie, kiedy jest to tak nieprecyzyjne, znaczy co do zasady uważam, że to dofinansowanie będzie wprowadzone, tylko nie wiem tak naprawdę kiedy, bo w ustawie, to znaczy tak, generalnie zapisy, żeby były skuteczne, w umowach czy w ustawach muszą spełniać dwa kryteria, a mianowicie pierwsze kryterium to jest wykonalności i drugie kryterium to jest termin. W tej ustawie, specustawie nie ma ani kryterium terminowości, to znaczy dofinansowanie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, prawda? I wykonalności, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę, że my nie mamy dokładnie powiedziane, jak mamy obliczyć, jak mamy wykazać, że te obroty zostały zmniejszone o tyle i tyle, nie wiemy jakie, nie mamy formularza, nie mamy wzoru, no to też ta wykonalność stoi pod pewnego rodzaju znakiem zapytania. W momencie, kiedy to będzie doprecyzowane, na przykład znaczy ja już tak trochę parafrazując, ale to jest dobry przykład. W momencie, kiedy zostało wprowadzone 500+, w
formularz był bardzo prosty do wypełnienia i te osoby bardzo szybko otrzymywały to świadczenie. Tutaj od razu widać, że nie tylko kryteria nie są jasne, nie ma formularzy, nie wiadomo za bardzo, gdzie mamy to wszystko składać. W związku z tym no, można przypuszczać, że to dofinansowanie nie będzie szybkie. Ono będzie, najprawdopodobniej będzie, tylko nie wiemy kiedy, nie wiemy gdzie i nie wiemy na jakiej podstawie. Proszę też pamiętać, że jeżeli mamy firmy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, nawet jeżeli to są firmy do tych 9 pracowników, no to te 800 zł, no oczywiście piechotą nie chodzi, ale może się zdarzyć, że osoby po prostu uznają, że praca, jaką trzeba włożyć w wypełnienie tych formularzy, w przygotowanie, w koszty związane z obsługą księgową tych wniosków, mogą się nie opłacać. W związku z tym też nie jesteśmy na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy do końca przekonani, jak bardzo, jak będzie funkcjonował ten zapis. Nie ma, on jest bardzo nieprecyzyjny. Jak na tak ważny zapis, on jest bardzo nieprecyzyjny. I mamy podobny zapis kosztów wynagrodzeń, który ma być dofinansowany przez starostę. Z tym, że o tyle, o ile dofinansowanie z funduszu no jest zapisem ustawowym, o tyle starosta, proszę pamiętać, że większość starostów to są funkcje samorządowe. One się rządzą troszeczkę innymi regułami niż organy bezpośrednio należące do państwa i tam ta droga może być dłuższa i ona może być zupełnie różna między poszczególnymi powiatami, gminami i miastami. Więc tutaj no mamy jak gdyby pewien zapis, który ma być wdrożony w późniejszym czasie przez samorządy. I teraz mamy tak. Ustawa też przewiduje, jest trochę zapisów, które nie dają bezpośrednio oddechu finansowego, ale w jakiś tam sposób mogą ułatwić niektórym branżom i niektórym przedsiębiorcom działania wynikających ze stanu epidemii, który mamy w tej chwili. I tak, osoby, które pozawierały umowy, mogą wnosić o zmianę zapisów umownych. Proszę pamiętać, że nawet dzisiaj bez tej specustawy takie uregulowanie znajduje się w kodeksie cywilnym. To znaczy z uwagi na zmianę warunków każdy przedsiębiorca, niezależnie od tej ustawy, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę warunków umownych bądź nawet rozwiązanie. Z tym, że ta specustawa jak gdyby upraszcza tą drogę. Niemniej jednak to uregulowanie już istnieje w kodeksie. I to uregulowanie tutaj wskazuje, co konkretnie jest przesłanką do automatycznego jak gdyby z mocy ustawy, do automatycznej jak gdyby zmiany warunku. Z tym, że proszę Państwa, to jest tak, że w momencie, kiedy zmieniamy na podstawie tej ustawy warunki i druga osoba będąca stroną tej umowy wystąpi na drodze odszkodowawczej do sądu za spowodowanie strat, no to też jest ryzyko. Też jest ryzyko, dlatego jeżeli będziemy się opierać na tej ustawie do zmiany umowy, to jednak mimo wszystko gorąco postuluję o zawieranie jednak porozumień, na bazie której obie strony wyrażają zgodę na takie, a nie inne uregulowanie. Dlatego, że
proszę pamiętać, że z jednej strony mamy prawo do zmiany tej umowy, ale z drugiej strony druga strona zawartej umowy ma zawsze roszczenie o odszkodowanie za spowodowanie strat. Więc tutaj, no, jeżeli będziecie Państwo się odwoływać do, będziecie zmuszeni o wystąpienie o zmianę warunków bądź odstąpienie od zawartych umów, to proszę cały czas pamiętać, że w pierwszej kolejności najlepiej jest zawierać to na drodze porozumień. Dużym plusem jest zapis, który daje ochronę członkom zarządów. A mianowicie ustawa przewiduje, że za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki nie odpowiada wobec spółki członek zarządu. To znaczy tak, jeżeli z jakiegoś powodu spółka nie wywiązuje się z płatności, nie wywiązuje się z realizacji umów i spółka ponosi szkodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za taką szkodę jest odpowiedzialny członek zarządu. I członek zarządu może finansowo odpowiadać całym swoim majątkiem do wysokości szkody, którą on w cudzysłowie spowodował, bądź za którą odpowiada. Tutaj specustawa daje wytrych, który mówi, że mimo wszystko z uwagi na panujące warunki członkowie zarządu nie będą odpowiedzialni za tego typu szkody. I to jest jeden z takich przepisów, który jest bardzo, bardzo dobry. Dlatego, że niestety członkowie zarządu mogą być postawieni w takiej sytuacji, że nie są w stanie zrealizować na przykład zawartych umów, iż spółka faktycznie będzie ponosiła szkody, straty. I mówię tutaj na przykład o spółkach transportowych, o spółkach, które mają podpisane umowy o charakterze publicznym, czyli wynikających z zamówień publicznych. Więc tutaj członkowie zarządu mają pewnego rodzaju airbag w swojej odpowiedzialności. I tutaj tak, została odrobinę rozluźnione obowiązki wynikające z prawa o zamówieniach publicznych. Jest przepis, który daje możliwość przedsiębiorstwom publicznym niedochodzenia należności lub kar umownych w związku z niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem zamówień publicznych. Z tym, że znowu oczywiście to wszystko pozostaje do uznania strony zamawiającej, ale w każdym razie jest tutaj taki wytrych, który pozwala nie dochodzić kar umownych w przypadku niewykonania bądź nieterminowego wykonania bądź nienależytego wykonania umowy wynikającej z zamówienia publicznego. I tak, dla większości przedsiębiorców, dla większości doradców mamy przesunięcie o 3 miesiące terminu zgłoszenia informacji do centralnej ewidencji beneficjentów rzeczywistych. Więc to też jest pewna, no bym powiedziała, ulga, ale to też nie ma bezpośredniego jak gdyby wpływu na samą działalność gospodarczą. To samo dotyczy cen transferowych, to już jest ważniejsze dla osób, które mają kapitał zagraniczny bądź są spółkami córkami bądź spółkami matkami innych spółek z kapitałem zagranicznym. Pani Agnieszko, dwie osoby chciałyby zabrać głos.
ponieważ dwie osoby chciałyby zabrać głos, a tak w sumie mamy jeszcze tylko kilka minut, to może powoli będę rzeczywiście udzielała. Dobrze, to poproszę. Dobrze, to pierwsza była znowu pani Monika. Dzień dobry pani, ponownie pani Monika. Dzień dobry, ja jestem zawsze bardzo, bardzo ciekawą świata osobą. Krótkie pytanie, ono pewnie jest krótkie i łatwe. W tej ochronie zarządu, czy to również ta ochrona zarządu dotyczy relacji z urzędami publicznymi? Tak. To jest całość. Czyli jeśli zarząd nie przypilnuje, bo nie ma pieniędzy, żeby zapłacić VAT, to również nie będzie to ściągane z jego osobistych majątków? Okay. Tak. Co więcej, proszę pamiętać, że VAT i podatek dochodowy są bardzo, to są największe podatki, ale największym zagrożeniem dla osób zasiadających w organach spółki jest podatek PIT-4. Bo ten podatek niestety od tego podatku, on jest stosunkowo niski w porównaniu oczywiście z VAT-em i z CIT-em, ale to jest podatek, za którego niepłacenie osoba fizyczna, która zasiada w zarządzie, odpowiada karnie, czyli prokuraturą. Więc tutaj proszę pilnować, ale tutaj jesteśmy jak gdyby globalnie zwolnieni z tego wszystkiego. Dobrze. Coś jeszcze, pani Moniko? Nie, ja dziękuję, to dla mnie istotne pytanie, myślę, że dla nas wszystkich. Dziękuję. Teraz kolejna osoba, tu nie ma podanego imienia przy zalogowaniu się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Tomasz, bardzo mi miło. Dzień dobry panie Tomasz. Dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry. Ja przy okazji omawiania tych dodatkowych ułatwień chciałbym zapytać, czy w tych ustawach osłonowych znalazł się też zapis o tym, że nowy JPEG, no bo on miał wejść dla dużych przedsiębiorców już od okresu... On jest przesunięty. Jest przesunięty. On jest przesunięty, on jest przesunięty do 1 lipca. Dobrze, dziękuję bardzo. I korzystając z tego, że mam głos, chciałbym jeszcze zapytać, bo przyznaję, że nie do końca tak zrozumiałem, jak pani na początku omawiała ten temat dotyczący zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mikroprzedsiębiorcy, to znaczy tacy, którzy mają... Do 9 osób zatrudnionych. Tak, czy oni też mają tylko możliwość skorzystania z odroczenia na 3 miesiące. To znaczy tak, osoby, które mogą być zwolnione, mikroprzedsiębiorcami, będą miały możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie tych składek przez 3 miesiące. Jak dokładnie będzie to wyglądać, to na dzień dzisiejszy nie ma przepisów wykonawczych. Ale mikroprzedsiębiorcy, to znaczy osoby, które zatrudniają poniżej 9 osób i mają obroty poniżej 1 200 000 euro, będą miały możliwość, teoretycznie, o ile ustawa zostanie uchwalona, wystąpić o umorzenie. Nie tylko odroczenie. Odroczenie tak jak gdyby... znaczy co do odroczenia, to w zasadzie większość osób jest przekonana, że to odroczenie będzie. Tylko że jeśli chodzi o odroczenie, no to nie likwiduje ono samej konieczności spłaty później. Oczywiście. A prawdopodobnie zostanie również uchwalona możliwość umorzenia składek za 3 miesiące dla mikroprzedsiębiorców. To już jest w tych projektach, które były procedowane? Jest w projektach, jest zawarte w projektach. Dobrze, bardzo z tym, że z tym, że mówię, że my nie wiemy, jak to będzie praktycznie wyglądało. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo zostało nam około 5 minut. To znaczy mi się wydaje, że może teraz byśmy dokończyli, ponieważ mamy tak naprawdę 9 minut niecałe, to może byśmy jeszcze parę pytań, jeśli ktoś jest. To zachęcam państwa teraz do zadawania właśnie pytań. Ja tu widzę w Q&A-u, pani Agnieszka, jakby pani zerknęła, tam powinno się pani wyświetlić 2 pytania.
od pani. A mogłaby pani przeczytać, bo właśnie tak. Mam trzy pytanka. Już są trzy pytania aktualnie. Czy w obecnej sytuacji zakwalifikowanie jako mikroprzedsiębiorca jest na podstawie ostatnich lat obrotowych? Tak. Zależy od poziomu zatrudnienia w tej chwili. Tutaj nie mamy, to znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, nie mamy przepisów wykonawczych, więc trudno jest powiedzieć, jak będzie to wyglądało. Generalnie rzecz biorąc, jest to robione na podstawie ostatnich lat obrotowych, a w każdym razie prawdopodobnie 2019 roku. Co ciekawe, generalnie na przykład, znaczy jestem przekonana, ale tak może nie być, ale jestem przekonana, że będzie się brało stan, znaczy zatrudnienia przynajmniej na 1 stycznia bądź 1 lutego 2020 roku i obroty również na koniec 2019 roku. Tak? Tak, tu kolejne pytanie od pani Anety. Czy umorzenie składek ZUS za pracowników w przypadku umowy o pracę przez 3 miesiące będzie dotyczyło całych składek, czy tylko w wysokości finansowanej przez pracodawcę? Tutaj najprawdopodobniej będzie to 50% wszystkich składek. Ale tutaj to też jest niedoprecyzowane, z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że granicą będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Czyli jeżeli ktoś zarabia 6 tysięcy, to i tak składki, do których dofinansowanie będzie przysługiwało, to będzie na poziomie tych 3300, które są w tej chwili średniej płacy krajowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Jeszcze mamy chwilkę. Albo zabrać głos. Tutaj jest pytanie od pani Timea. Określają dodatkowe warunki dotyczące zalegania w płatności zobowiązań publiczno-prawnych. Ja nie bardzo rozumiem to pytanie. To ewentualnie prośba do pani Timei, żeby jeszcze może doprecyzowała. Albo napisać po prostu, bo tutaj nie do końca rozumiem. To znaczy tak, jak gdyby nie ma pytania. Tak, rzeczywiście. Na razie nikt się nie zgłasza. To wydaje mi się, że chyba pomalutku będziemy kończyć, tak? No bo... Tak, to znaczy, jeśli pani Agnieszko w miarę już tutaj, bo rozumiem, że jest mnóstwo rzeczy tutaj rzeczywiście do uwzględnienia. Nie wiem, jak pani, jeśli chodzi o pani prezentację, bo mamy no dosłownie rzeczywiście jeszcze 3-4 minuty. Znaczy tak, ja mogę zaproponować, żeby może osoby przekazały swoje pytania na mojego maila, to w tym momencie postaram się odpowiedzieć. A jeżeli będzie bardzo dużo pytań, to możemy zorganizować kolejnego webinara. Kolejne spotkanie. W ramach, że tak powiem, odpowiedzi. Ja tu widzę, że pani Timea chciałaby zabrać głos, to jeszcze tak? W takim razie pani... Dobry, pani... Odblokować mikrofon, lewy dolny róg. Dzień dobry, pani Timea. Halo? Tak, witam, Agnieszka Gott z tej strony. Pani Timea, bo powinna być pani słyszalna, ale pani nie słyszymy. Niestety. Niestety nie słychać pani. Nie wiem, czy pani teraz coś mówi. Ja w tym czasie przeczytam dwa pytania od pani Moniki, która chciałaby się dowiedzieć, czy jest możliwość otrzymania prezentacji mailem. Tak, absolutnie. Oraz drugie pytanie, czy jak już będzie ustawa,
Czy możemy powtórzyć nasze spotkanie i porozmawiać? Tak, tak. To znaczy zdecydowanie trzeba będzie zobaczyć, jak, co zostało ostatecznie uchwalone przez Sejm i być może będziemy mieli również dołączone rozporządzenia, które będą już poszczególne punkty i tak naprawdę w zakresie tego, co nas wszystkich najbardziej interesuje, a mianowicie sposobu uzyskiwania dofinansowań. Dobrze, dobrze. To bardzo dziękuję. W takim razie myślę, że będziemy powoli kończyć dzisiejsze spotkanie i umawiamy się na kolejne pewnie w niedługim czasie. Będziemy w stałym kontakcie. Gdybyście Państwo mieli jeszcze jakieś pytania, proszę pisać nawet do mnie i ja będę bezpośrednio przekazywała Pani Agnieszce, bądź po prostu do Pani Agnieszki. Zapewne w prezentacji będą dane kontaktowe. Pani Agnieszka. Tak, tak. To znaczy na pewno jakoś się skontaktujemy. Tak, w razie czego można też spokojnie pisać do mnie. Państwo macie wszystkie moje dane kontaktowe, maila oraz telefon, pod którym jestem dostępna i do Państwa dyspozycji. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za uczestnictwo i zachęcam do uczestnictwa w naszych pozostałych webinarach. Codziennie dorzucamy nowe spotkania na naszej stronie. Część informacji również jest w mailingu, pewnie do Państwa dociera. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.